jeszcze tu bliżej. Jak już nie można iść, to trzeba trochę usiąść. No właśnie, ale żeby nie siedzieć cały czas, bo są tacy, co chcą siedzieć cały czas. Trzeba nam wciąż iść. Wymagać. Musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, gdyby nikt od was nie wymagał, mówił święty Jan Paweł II. A ty co, jak masz na imię? Szymon. Chodź tu, Szymuś. Przyjechałeś zobaczyć księdza? Tak. Cieszę się, kochany, że my przyjechałeś. A widziałeś Matkę Bożą, że ciągle? Co? Tak. Cieszysz się, że ksiądz idzie z Maryją? Tak. Dlaczego się cieszysz? Powiedz. Tak, bardzo lubię i księdza, i Maryję, i wszystkich, co kochają Maryję i Jezusa. Ty też kochasz? Yes. Widzisz, i tak na drodze można spotkać właśnie takiego chłopaczka, który przyjdzie. Wiecie, to są takie perły, które są i one wzrastają. I takie perły, o takie musimy dbać. Nie? Bo może z niego będzie ksiądz? Kto wie? A nie musisz być księdzem. Ważne, żebyś był dobrym człowiekiem. Prawda? A modlisz się? Pewnie tak. Modlisz się, nie? Dam ci obrazek. Potrzymajcie mi wózek, bo modlimy się. Poczekaj, a masz jeszcze rodzeństwo? Nie. Nie masz, tak? A ja ci dam Matkę Bożą. Wiesz, ksiądz? Z Meczugorje. Słyszałeś o takim miejscu? Tak. Matka Boża się pokazała. Jeszcze badania są. 6 dzieciom, one były małe i szły, tak jak ty w twoim wieku, i szły i zobaczyły nad ziemią panią, która mówi, chodźcie bliżej. I ona się im objawia, Matka Boża. Oni już 30 lat, już są dorośli. I codziennie, chyba o tej porze, tak, to jest ta godzina, 17:40. Zobaczcie, o tej porze, co mówię o Meczugorje, wyjąłem i sobie o tym mówię. I oni widzą Marię, i ja to miałem w Meczugorje, powiem ci, tam gdzie to objawienie. Dobrze? I jeszcze wstawię taką Maryję. Cieszę się, że... A powiedz mi, ile tu mieszka ludzi? Dużo? Ja to przetłumaczę na polski. Guardate, Piccolo Simone. Visto che io sto passando con la Madonna, è arrivato perché voleva dire, perché? Perché gli è piaciuto quanto visto sacerdote che sta portando la Madonna, perché lui dice, quanto bello, perché io amo Maria, perché io amo Gesù. Auto. Jakie auto? Auto z tyłu. Będzie jechać? Tak. Kto to będzie jechał? Oni też wierzą w Boga. A tu są tacy, co nie wierzą? No, kiedyś tutaj szedli tacy, co nie wierzą w Boga. I co robili? Tak chodzili tylko. KPL. Widziałeś to? Tak. Będziesz umiał na to wejść, stronę? Tak. I będziesz wiedział, gdzie ja jestem każdego dnia. Dobrze. Będziemy już razem. Teraz ci dam błogosławieństwo. Ściąg czapkę. Chodź przed Matkę Bożą. Chodź tu. Żebyś był dobrym dzieckiem. Za wszystkie dzieci się pomodlimy, dobrze? Chodź, klękniemy przed Maryją. Za dzieci. Ja i ty, za wszystkie dzieci, które są daleko od Pana Jezusa, nie? Jeszcze są takie? Tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo w niebo wzięta, przed nią się modlił Pan. Ale ci się trafiło, nie? No. Szymek, będziemy już przyjaciółmi. Ja mam na imię Jarek. Ksiądz Jarek z Rzymu, wiesz? A jak zobaczysz na stronie, to mnie tam poznasz lepiej, dobrze? Módl się, módl i broń Pana Jezusa. I innym mówisz dzieciom o Panu Jezusie? Tak. W szkole? Tak. A chcą słuchać, czy różnie to jest? Różnie. Tak? Nie chcą, nie chcą się, nie? Nie, no nie.
nie chcą. Allora io ho detto devi difendere perché devi parlare di Gesù, ma non sempre tutti i bambini vogliono sentire, no? Po włosku, nie? A ty jakiego języka się uczysz? Angielskiego i polskiego. Tak, angielskie, tak. Do you speak English? Yes? Yes. Fajnie. Dobrze. Dobrze, Szymuś, ja idę dalszą drogę, ok? Bo sobie już odsapnąłem. I chcesz iść jeszcze z nami? Nie, tak? Bo ja idę do jakiej miejscowości? To ja tam nie mogę tak daleko. Tak daleko nie. To kawałek pójdziesz może. Też pod górkę już nie mogę. Okay. Tam masz już zabronione. Czyli za rok wyjedziesz na tą górkę? Tak. Chodź, powiedz mi to. Muszę wam to powiedzieć. Szymek, powiedz, jakie jest posłuszeństwo ważne, Szymuś? No bo tam jest góreczka i możesz tam pojechać? Nie. Vedete come obediencia importante. Io chiesto Simone, puoi andare su questa piccola salita? Dice di no. A dlaczego nie możesz tam pojechać? Tu mów do Tamery. Bo co? Tam kiedyś koleżanka jechała jakąś hiszpanią zaczepił. Pan, tak? I nie możesz. Dopiero jak będziesz miał ile lat możesz? 8. 8. Za rok. Tak. Allora vedi, è una ragazzina, è stata fermata da un signore, non possono andare, ma lui quando compirà 8 anni tra un anno può salire. Dobrze. Cieszysz się ze spotkania? Tak. Bardzo, ja też. Zdrowie. Pozdrów rodziców. Dobrze. Co? I powiedz, będziecie oglądać. Czy ksiądz Jarek im błogosławi. Idziemy. Będzie to samochodnie to, czy nie? Nie wiem, bo pracuje. Nie, to jest mokre. No ale wiesz. To. Ale to jest też ładne przesłanie. Bardzo ładne. Właśnie dlatego, że my musimy głosić Ewangelię. Questa è la cosa, messaggio forte. Dobbiamo annunciare il Vangelo.